Oto służebnica Twoja, błogosławiona siostra Marta. 1 czerwca z okazji obchodów 15. rocznicy beatyfikacji świętej Marty Wieckiej, należącej do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, została odprawiona uroczysta msza święta w katedrze lwowskiej z wprowadzeniem relikwii błogosławionej siostry Marty. W uroczystości wzięły udział siostry ze Zgromadzenia Córek Miłosierdzia, Szarytki oraz ojcowie misjonarze. Te dwie gałęzie reprezentują wielką rodzinę wincentyńską, założoną przez świętego Wincentego a Paulo w 1625 roku. Dziś liczy ona około 4000 członków, którzy pracują w 86 krajach świata, również także w Ukrainie. Uroczystościom przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu w Ukrainie biskup Witalij Skomarowski. Kazanie wygłosił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Arcybiskup odniósł się do świadectwa o miejscu spoczynku doczesnych szczątków błogosławionej Marty w miejscowości Sniatyn w obwodzie Ivano-Frankowskim, gdzie nigdy nie brakuje kwiatów i zawsze palą się świece, gdzie modlą się ludzie różnych wyznań, dokąd przychodzą prosić o wstawiennictwo tej, która za życia nazywała się mateczką, choć w chwili śmierci nie miała nawet 30 lat. Sami z siebie jesteśmy tylko pustymi naczyniami, których Jezus szuka i wypełnia je po brzegi. A nawet bywa i tak, by się przelewały i nawadniały ziemię, napełniały innych dobrocią i miłością. Trwanie w miłości Jezusa możliwe jest dzięki Jego miłości. Miłość Jezusa nie jest rozdzielona w równym stopniu na wielu. Każdy jest i czuje się kochany w sposób niepowtarzalny i jedyny. Inaczej Jezus kocha wrażliwego i łagodnego Jana, inaczej pełnego temperamentu, zdecydowanego, gotowego do poświęceń Piotra, inaczej realistę i sceptyka Tomasza, jeszcze inaczej doktrynera Jakuba. W końcu inaczej kocha Ciebie i mnie. Jednak bez względu na formę miłości wszyscy mieścimy się w sercu Jezusa cichym i pokornym. Błogosławiona Marta swoim życiem ukazała miłość Jezusa do ludzi i była narzędziem Boga wśród ludzi. Stała się znakiem Boga, który jest miłością. Po mszy świętej pod śpiewak katysty do błogosławionej Marty Wieckiej wierni uczcili relikwie tej błogosławionej zakonnicy, która bohatersko poświęciła swoje życie, aby młody ojciec rodziny nie zachorował na tyfus i która przez całe swoje krótkie życie opiekowała się chorymi i potrzebującymi, gdziekolwiek się znalazła. Odbyło się również uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej o błogosławionej Marcie Wieckiej. Wystawa przed Bazyliką Metropolitalną we Lwowie jeszcze przez długi czas będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców i gości miasta. Błogosławić Was Bóg Wszechmogutni, Otec i Syn i Święty Duch. Z całego serca pragnę podziękować za sprawowanie tej uroczystej Eucharystii, za wygłoszone słowo, za przychylność i zaproszenie błogosławionej siostry Marty, by mogła w tej katedrze być duchowo obecna, gdzie za życia przychodziła się modlić. Небагатство і розкоші ви несете з родинного дому, блаженна Марто, але дух страху Божого, християнського благочестя та справедливості. Випроси дару Духа Святого для християнських родин, щоб жили повсякчасно словами Христовими. Шукайте найперше Царство Небесного, а все решта ж вам достанеться, бо ми кличемо до Тебе.